jest Wysowa Zdrój. Właśnie wjechałem do Wysowej, a więc jednego, można powiedzieć, z celów moich tegorocznych wakacji. Jednym z tych celów to była Krynica, drugi cel to jest Wysowa. W zasadzie zostaje jeszcze objechać Jezioro Rożnowskie i zawitać do Zakopanego. Mówię oczywiście o tej części wczasów. A jestem w Wysowej, tutaj w takim centrum kilku ośrodków. Skręć w lewo. Wczasowych. I przejadę się stąd spod tych ośrodków do centrum, że tak to nazwę, Wysowej. Wysowej. Za 300 metrów skręć w prawo. Miałem okazję, przyjemność być 30 lat temu. O, to jest ten. Tak, tak, to jest ten. Ten, na pewno jest ten. Miałem okazję. Ale tego Kościółka nie było. O, nie pamiętam. Nie było go tu. Albo nie byliśmy. Skręć w prawo. Wysowej, jak już wspominałem, miałem okazję być no już 30 lat temu i tak naprawdę też, skoro już tutaj jestem dzisiaj, to chcę się przejechać do centrum, zobaczyć jak ono jak za ono 800 wygląda. Metrów skręć w prawo. Niewiele z centrum Wysowej pamiętam sprzed 30 lat. Pamiętam, że cerkiew tam była, park zdrojowy jest tutaj jakoś po prawej stronie. Oczywiście parkiem nie przejedziemy. Choć nawet nie wiem, czy park jest drogą do jazdy. Ja jadę tak, jak generalnie prowadzi mnie nawigacja. To jest cerkiew na samym końcu, widać. No i pamiętam boisko, że tam było. To pamiętam. Skręć w prawo. I zobaczymy, czy jeszcze coś, co tutaj będę widział, czy coś mi gdzieś utkwiło w pamięci. Jakoś szczególnie. Za 600 metrów. Miejsce docelowe będzie po prawej stronie. Ja jako miejsce docelowe mam ustawiony jakiś parking, który mi się pokazał na nawigacji. Bardziej my to zawsze przychodziliśmy parkiem tutaj w te strony. Też park zdrojowy to z parku to będzie droga chyba tutaj. Park jest strefą zamieszkania, więc przez park się chyba przejedzie. Parkiem, więc tutaj, no nie pamiętam jak to tutaj wyglądało, ale gdzieś tu było przy drodze boisko. Nawet nie wiem, czy nie na tym placyku. Tu był taki plac, boisko było. Teraz boisko jest tam wyżej, troszkę inaczej usytuowane. Miejsce docelowe jest po prawej stronie. Po prawej stronie, tak jest. Tu jest. A tutaj jest droga, która jest zamknięta, dlatego Wysową trzeba objeżdżać tak mocno naokoło. Tak więc chyba niewiele się ona tak naprawdę zmieniła przez te 30 lat. To chyba nie. Już nie pamiętam tu, jak my to chodzili. Nie pamiętam, aż tak, to jest 30 lat, to jest szmat czasu. Nie pamiętam. A też przecież dzieciak byłem wtedy, nie? Do ich